No cześć, witam w kolejnym odcinku. Lecimy, już sobie na streamie zaplanowaliśmy, co będziemy robili. Ja wam zaraz opowiem. Pierwsze co, to musimy pozwiedzać te wszystkie wraki, bo przyglądaliśmy się mapce, którą tam posadziłem. I lecimy w kierunku Aurory. Gdzie jest Aurora? Tam. Podobno na drodze mamy mieć dwa wraki, znajdujące się zaraz przy tym tylnym tutaj silniku. Więc sprawdźmy sobie, czy one zostały przez nas już opędzlowane. Cały czas brakuje mi sterownika do baterii, ładowarki. No i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć go. Wraki powinny być widoczne już z zewnątrz, tak więc szukamy. Jedno obok drugiego. Jeden wrak obok drugiego powinien się znajdować. Więc szukamy. Widzimy, że energii mamy 100, czyli się fajnie Seamoth ładuje. Nie wiem jak ze wzmocnieniem kadłuba, czy jest faktycznie wytrzymalszy, czy nie. Energii jest 100. Być może mniejszy damage mi zadają. Zobaczmy, tu jest jeden wrak, już widzimy. No i ten na bank opędzlowałem. Chociaż, dobra, niczego nie mogę być pewny. Gdzie jest wejście do tego wraku? Tu jest. Skoro jest otwarte, to mogłem opędzlować, chociaż czasami zdarza się, że były zespawane drzwi. Cargo box. Weźmy skanerek w łapkę i szukajmy. Nie, no ten był opędzlowany. Ale powinien być tu jeszcze jeden. Jeszcze jeden, który powinien się znajdować też gdzieś przy tym silniku, ale wydaje mi się, że bardziej w tamtym kierunku. Pewnie go ominę. Ale szukajmy. Tutaj coś leży, to nie będzie ładowarka do baterii. Fragment silnika Cyklopa. To nie chcemy tego. Rozglądamy się, żeby nie było czasami tutaj tego potwora. Już widzimy, że on tam pływa. Musimy go zdecydowanie unikać, bo już leci w naszym kierunku. Oho! Skurczybyk. Jest za nami? Jebaniutki, o Jezu. Widzieliście jak przyspieszył? W ogóle miał takie turbo. Za blisko podpłynąłem. Tu są jakieś elementy wraku. Nadal go słyszę. O, dobra, wygląda jakby tutaj było też zeskanowane. To nie jest ten duży wrak. Ale słyszymy go cały czas, on tam pływa. Wrak, 1600 metrów. Baza, tam są dwa wraki. Lecimy do tych dwóch wraków, które się znajdują niedaleko ode mnie. 600 metrów pierwszy, drugi 900 metrów, więc nie będziemy musieli zbyt daleko płynąć. W którym z nich na pewno znajdziemy ładowarkę do baterii. I wtedy w zasadzie już osiągnęliśmy cel gry. Taniego Simota. Nie no, pływamy cały czas tym samym. Będzie potrzeba, to wtedy będziemy się martwić. Widzicie, ja sobie tu oznaczyłem. Rozejrzyjmy się, czy nie ma tego zwyrola dużego. Nie ma. Ja sobie tu oznaczyłem ten wrak, bo okazało się, że go nie w pełni opędzlowałem. Widzicie, zostawiłem tutaj ten znacznik. I co my tu mamy? Przenośna konsola pojazdów. Tego nie chcemy. Tutaj są jakieś drzwi nie do otworzenia. Tu są drzwi, których nie otworzyłem wcześniej. O, widzimy, że już mnie tutaj coś ominęło. No i są do zespawania drzwi. Znaczy do odspawania. Ruszmy to. Fragment działka grawitacyjnego. Teraz ja nie wiem, co mam pozyskanowane z tego wszystkiego, więc lecimy po kolei. Fragment działka. To tylko nam ma... O Boże, ładowarka do baterii. Zwycięstwo! I tutaj co mamy? Mi dało jakieś minerały. Zwycięstwo! Palnik laserowy. To głupota, że dali palnik laserowy gdzieś, gdzie trzeba najpierw zespawać. Przenośna konsola. Znowu konsola. Ładowarka do baterii. No tu była cała. Jeszcze tu mamy do zespawania drzwi. Możecie nam mi spokojnie zaklaskać. I tu jest wyjście na zewnątrz. No to niepotrzebnie to spawałem. Ale dobra. Mamy ładowarkę. I to jest świetna wiadomość. Więc teraz wejdźmy sobie do Simota. Cofnijmy się. I spróbujmy odznaczyć tego wraka. Tak, to jest ten wrak. Został opędzlowany, możemy wyłączyć. Super. Od razu save'a sobie dam. Klask, klask. Czyli tu na zewnątrz raczej wszystko porobiłem. Ok, drugi wrak był blisko mnie też. Zostaw, nie gryź. 400 metrów w kierunku w zasadzie północno-zachodnim. Kapsuła numer 17. To tu byliśmy całkiem niedawno. Natomiast ten wrak chyba nie został przeze mnie w 100%, że tak powiem, zbadany, więc rozejrzyjmy się. Dlaczego tak wnioskowałem? Bo tu leży pełno fragmentów różnych rzeczy. Patrzcie, jak ugryzł. Skubany. Co to jest? Fragment Simota. To nie jest mi potrzebne. Ale szukamy jeszcze korpusu do Cyklopa. Być może właśnie w tych wrakach coś takiego znajdziemy. Na razie, Raven. Tutaj jest złom. Same złomy. Tu też nic ciekawego nie ma. Pytanie, gdzie jest wejście? I wierzę, że wejścia nie ma do tego złomu, do tego wraku. Może to jest korpus Cyklopa? Nie. Biorę aktora, nie potrzebuję. Może nie ma wejścia. Czekajcie, tam coś jest. Oho. Tutaj są jakieś flaki. Drzwi są, których się nie da otworzyć. Półeczki. Tutaj jest uszkodzone okablowanie. Widzimy, że już coś było i też tego nie zwiedziliśmy. Potrzebne mi coś do naprawiania. Więc naprawdę dużo rzeczy pominąłem w tej grze. Jest naprawione, możemy otworzyć drzwi. I co my tu mamy? O, tu może być coś cennego. Skaner w łapę, palnik laserowy. Szanić palnik. Ładowarka do baterii. Teraz już jestem pewny, że ładowarkę mamy. Jest jakiś pojemnik z danymi. Woda. To jest coś. Fragment kombinezonu Brown. To już mamy. Terminal danych. Moment, bo ja nie wiem, gdzie jest góra. Tu jest przenośna konsola pojazdów. Tutaj też kombinezon Brown. Stanowisko modyfikacyjne, które też już mamy w posiadaniu. Nie, wygląda na to, że już wszystko będziemy mieli. Weź przedmiot, woda. Działko grawitacyjne nie jest nam już potrzebne. Minerałów też nie zbieramy tak mocno. Tu palniczek. Ok, stamtąd chyba przyszliśmy, więc musimy wejść tu głębiej. Kolejna woda. Kolejna woda. Tutaj jest co? Przenośna konsola pojazdów. To też już mamy. Natomiast widzimy, że aha, tam coś jest. No i wszystko obadaliśmy w takim razie w tym miejscu. Nie widzę żadnego PDA-a. Wydaje mi się, że w takich lokalizacjach PDA-a byśmy byli w stanie znaleźć. Tutaj jest coś, tylko ja teraz nie widzę dokładnie, gdzie ja jestem. O ja pierdziu. Moment, wyjdźmy stąd, bo potrzebujemy tlenu. Potrzebujemy tlenu, więc uciekajmy szybko. Do Simota. Niech nam się podładuje. Wyjdźmy. Teraz wejdziemy do tego luku bagażowego, czy jak to tam nazwać, wentylacji. I będzie wentylacji. Gdzieś to tu było. To nie tu. Ach. Gdzie była ta wentylacja? Tu. Tędy wchodzimy. Teraz tu możemy w kilku kierunkach. Ten kierunek jest zamknięty. Tam coś jest i tam. Najpierw polecimy prosto. Prosto jest zamknięte, więc tylko w tym kierunku. Oho, gdzieś tu się przecisnęliśmy. Pomiędzy tymi wrakami. Dajemy radę, ale szukamy jakichś fajnych rzeczy, przedmiotów. Kurde, idzie dostać jobca, że tak powiem. Tu znowu woda. Znowu woda. Wody nie potrzebujemy więcej. Teren czysty. Działko grawitacyjne znowu. Natomiast wypłyńmy sobie tu wyżej. Tu pod schodami coś znaleźliśmy, tak? O, jest PDA. Spis załogi Degasi. Dane z PDA dla mnie zawsze są cenne, bo to daje nam nowe lokalizacje. Tu widzimy, było jakieś wejście, które wcześniej musiałem ominąć. No i chyba tyle. Wygląda na to, że tyle, tylko nie było żadnej dużej skrzyneczki, a te potrafią się gdzieś chować. Mam nadzieję, że faktycznie nic nie pominąłem. Zobaczmy jeszcze raz dla pewności, czy tu aby żadnych drzwi się nie da otworzyć. Nie, chyba już nic. Dobrze. Seamoth jest tam. Tu jest Raven. A już nie musimy mówić Seamoth, tylko Raven. Odznaczmy sobie ten wrak. To nie będzie ten, to będzie ten. Na zielono, że został zbadany. Ja sobie oczywiście robimy save'a. No i zobaczmy, co tu ciekawego się dowiedzieliśmy z danych PDA. Choroba. Jesteśmy chorzy. Jakaś nowa choroba. Tu jest dziennik głosowy tego inżyniera Judo, do którego zaraz pójdziemy. Dane obcych, artefakty. Ocaleni z Degasi. Dziennik brata Torgala. Dziecko Paolo Torgala. Beneficjent ulepszonych metod uczenia się implantów mózgowych, szkolenia wirtualne z biochemii. Fajnie. Margarita Meida. Widzimy, że 7 nie znaleźliśmy. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? Kapsuła ratunkowej 7. Analizy fabrykatora. Potrzeba baterii. Spoko. No dobra. Jest trochę fajnych informacji. Co mamy blisko? Lecimy do proponowanej bazy Degasi 500 metrów. Tam możemy już zejść do 900 metrów naszym Simotem, więc spokojnie będziemy mogli pozwiedzać głębsze tereny i liczę, że coś ciekawego tam znajdziemy. W końcu. Wcześniej tam byliśmy, ale tylko łypnęliśmy tym Seaglidem najważniejszego PDA, no a teraz jednak jesteśmy w stanie zbadać coś więcej. Więc mam nadzieję, że przeżyjemy w tych okrutnych terenach. Dla swojego bezpieczeństwa zatrzymam się na moment i naprawimy sobie statek. Nie ten klawisz, przepraszam. I ciśniemy dalej. Fajnie, że już możemy zejść tak głęboko. Bez obawy o to, że zginiemy. Wodę musimy sobie wypić. Weźmy, łyknijmy 2 butelki. Tak samo pod Floating Island. Też będziemy mogli tam podpłynąć i zobaczyć, co się tam znajduje. Tu jest jakiś wrak. Tam się coś świeci. Mam nadzieję, że ja go zbadałem, ale pewnie tak. Patrząc po PDA-u raczej tak, bo jest otwarty. Tak, byliśmy tu. Więc wpływamy do tej zacnej otchłani. Tutaj jeszcze są jakieś elementy wraku, ale to już nic dla nas. Tu jest terraformer, przynajmniej ja to tak sądzę, że to jest terraformer albo jakiś filtr. Moment, bo nie widzę zejścia głębiej. Widzimy, że tam jest 300 metrów. Musimy chyba popłynąć dalej. Jest pełno rubinów. Weźmy kilka sztuk rubinów ze sobą, bo wydaje mi się, że będą nam potrzebne. To jest jajo łopatnicy, czyli łopatnicę mamy. I zidentyfikowane jaja zbieram ze sobą, bo się mogą przydać. Znaczy przydać, no po prostu ładne rybki nam wyrosną. Tu byliśmy, ale gdzie jest zejście głębiej? Chyba pominąłem... Już pomyliłem wejścia, może tu. Szukamy. Oho, jest Reaper. Chyba Reaper, nie pamiętam jak się nazywa. Schodzimy na dużą głębokość. Tak głęboko jeszcze nie byłem. Teleportuję cały czas. Tą roślinkę już mam. Ona nam pozwala uzyskać benzen. Tam jest baza Degasi, tylko jak się do niej dostać? Może jeszcze głębiej muszę zejść. No niestety, tu już nic nie ma. Nie, jest jakiś spływ. O, mi się kichnęło 2 razy. Robi się niebezpiecznie. 450 metrów. 450 metrów i schodzimy głębiej. Jeszcze głębiej. 500 metrów. Jest jakiś zacny wrak. Nic tu nie widzimy przy tym wraku. Są jakieś śmieszne jeziorka z kwasem. Niebezpiecznie. Mam nadzieję, że przeżyjemy tą wyprawę. Czy to jest jakiś kwas, który będzie nas zabijał? Tak, tracimy trochę energii. On wygląda tu ciekawie. Niestety nie widzę żadnych fajnych rzeczy, które mógłbym tu zeskanować chociażby. Ale może coś znajdziemy. Spróbujmy wypłynąć tutaj i zobaczyć, czy da się to przyskanować, ten gaz. Nie da się. Oj, skurczybyk. Run! Run, bitch, run. Ugryzło nas. Goni nas? Nie, dał sobie spokój, ale musimy naprawić statek. Informacja z radia. Coś się zaczyna dziać. Oho. Nazwijmy to, ja wiem, co to jest za miejsce. Musimy wziąć radionadajnik. I to jest chyba Dead River, to się nazywa. Dead River. I Dead River, gdzie jest ten Dead River? Tutaj. Damy na żółto, albo na razie na czerwono. Spróbujmy coś poskanować, może się da te roślinki mniejsze. Widmowe ziele. Czy coś z tego się da uzyskać? Nie wiemy jeszcze, ale na razie weźmiemy ze sobą. Oj, to wygląda bardzo niebezpiecznie. Mówi, że da. Dlatego wziąłem jedno nasionko. Tutaj jest jakaś śmieszna kulka. Amonderon. Nie da się tego zabrać. O, diamencik. Diamencik zawsze spoko. Boję się podpłynąć bliżej tych śmiesznych zwieroli, ale chcę zobaczyć, co jest na środku. Już nas atakuje. Muszę obadać ten teren. Tu widzimy, jest gejzer. Zielona małpa, tak, tam jest z tyłu. Boże, jaki olbrzym. Dobrze, że już nie żyje. O nie, wiemy, że to jest zabójcze i to jest cholernie zabójcze. Musimy tego unikać jak najbardziej. Więc szybko przepłyńmy sobie tutaj. Szczątki szkieletu. Gigantyczna skamielina. Zobaczyć, czy coś się da tu z tego zebrać. Aha. Nie. Odpuść sobie. Ja pierdziu. Spierniczamy stąd. Nie goń mnie, nie goń. Czy jest tu coś jeszcze, co ja potrzebuję? Goni nas. Masakra. Widzę, że schodzimy głębiej. Jest 700 metrów i chyba już głębiej nie dam rady wejść. Zapiszemy grę. I oho. Zaczyna się. Tam jest coś byczego. Na szczęście nie ma tego olbrzymiego takiego stwora, który nas może zabić. No, już nas gonisz, spadaj. Chcę zeskanować tego cwela. Na bank się da. No i ugryzł mnie. Szkielet lewiatana. We wnętrzu smoka nic nie ma. Tam jest w ogóle jakieś drzewo. Tutaj było coś do zeskanowania. Zostaw mi mój statek, ty. Się uczepił, kurde, tego statku. Boże, tam statek mi się gotował. Pod gejzerem byłem. Tu jest coś fajnego. Mam nadzieję, że to coś nie atakuje, to pływające. Nie wygląda na agresywne. Olbrzymie drzewo zatoczkowe. Skanujmy duchomanty. Jestem zainfekowany. No już głębiej nie mogę zejść, natomiast mogę podpłynąć Seaglidem. Zobaczmy, czy jest tutaj coś pod tą wodą. To ciekawe. Uranit. Oznaczmy sobie te drzewo duchów. Mam tylko jeden skaner dodatkowo, ale no wykorzystajmy go na to. Drzewo duchów oznaczymy. Przy okazji weźmiemy sobie to i zjemy. Butelkę wody wypijemy, no i mam jeden skanerek, który musimy umieścić tutaj. Być może kiedyś będziemy musieli do tego wrócić. Drzewo duchów. Drzewo duchów pozwolę sobie oznaczyć na kolor już zielony. Dobrze, tam popłyniemy później. Wróćmy się do tego statku kosmitów, bardziej bazy kosmitów, no i zobaczymy, co tam jest. To było chyba w tamtym kierunku. Kawał drogi przepłynęliśmy. Kawał drogi, dużo pozwiedzaliśmy. No i co ciekawe, tutaj skończymy materiał wideo, no i w następnym odcinku zobaczycie, co znajduje się w bazie kosmitów. Na razie.